Szpital na Józefowie boryka się z brakami kadrowymi, a szpitalny oddział ratunkowy jest przepełniony, głównie ze względu na brak w naszym mieście drugiego SOR-u. Przypomnijmy, od końca października zeszłego roku z polecenia wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła radomski szpital specjalistyczny musiał zapewnić 200 łóżek dla pacjentów z koronawirusem, w tym 10 łóżek intensywnej terapii. Jeden szpital z tym sobie nie poradzi. Proponujemy, aby szpitalem covidowym był jeden ze szpitali też wieloprofilowych, ale powiatowych. Natomiast proponujemy przywrócić pracę w trybie podobnym jak naszym szpitalowi radomskiemu. MSS od wielu miesięcy udziela świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z całego regionu. Władze szpitala apelują o pomoc i mówią, że czują się zostawieni bez jakiejkolwiek pomocy i reakcji ze strony osób odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Od kilkunastu miesięcy piszemy o patologicznej wręcz sytuacji Radomia. Patologicznej. Nie ma odzewu. Jest odzew taki, że ja piszę do wojewodów, do koordynatorów. Poprosiłem nawet marszałka województwa, żeby też napisał. I napisał. I do tej pory nie słyszymy żadnej odpowiedzi albo alternatywy, do kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce, lub zmianę charakteru szpitala radomskiego. Z powodu braków kadrowych lekarze i pielęgniarki są przepracowani, często pełnią pojedyncze dyżury, opiekując się wtedy nawet kilkudziesięcioma pacjentami. Potrzebujemy tak naprawdę odciążenia, pomocy, żeby albo zróbmy z drugiej strony szpitala drugi SOR, albo spróbujmy zrobić w taki sposób, żeby może tamten SOR, bo już nie dajemy rady. Zarząd szpitala mówi wprost, że nie można wymagać, mając w mieście dwa szpitale, że tylko jeden udźwignie ciężar leczenia wszystkich pacjentów bezcovidowych. My nie mamy do nich pretensji, tak samo jak nie mamy pretensji do drugiego szpitala, który tak naprawdę większość czasu tego covidowego miał dużo wolniejsze moce przerobowe, ale potrzebujemy tej pomocy, bo po prostu w ciągu miesiącu rozpadnie się nasz SOR. Nie wiem, co będzie, jeżeli dalej potrwa sytuacja covidowa. Proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie świadczyć usług, bo nie jesteśmy w stanie trzymać żadnych norm, nie tylko epidemicznych, ale żadnych norm. Te działania, które my mamy, one są na granicy kryminału. Nie jesteśmy w stanie, fizycznie padniemy na nosy, nie chcemy umrzeć na zawał na dyżurze, co też się lekarzom i nie tylko pielęgniarkom czasami także zdarza. Nie chcemy tego, ale nie jesteśmy w stanie dopilnować norm, które się pacjentom należą. Wojewoda Konstanty Radziwiłł zapowiedział kontrolę w mazowieckim szpitalu specjalistycznym. Ale w związku z sytuacją sprzed kilku tygodni, kiedy to na SOR-ze przyjmował pijany lekarz.